Każdy może rzucić picie. To jest tak proste. Gdyby ci ludzie zapisywali obietnice, kiedy przestanę pić na ścianie swojego mieszkania, to te ściany byłyby wytapetowane napisami "to będzie dzisiaj". To naprawdę jest wielka walka. A ty czemu przestałeś pić? Jak pomóc osobie zmagającej się z alkoholizmem? Jak wyleczyć się z alkoholizmu? Między innymi o tym rozmawiałam z Maciejem Kramarzem, terapeutą metody Easy Way. Czy alkoholikiem jest się całe życie? Oczywiście, że nie. Dlatego moglibyśmy wrócić do definicji alkoholizmu, natomiast nie poświęcałbym za dużo czasu na to, ponieważ picie alkoholu jest na pewno uzależnieniem, pewna intensywność picia alkoholu, co z kolei powoduje, że jednocześnie jest na picie alkoholu jedno lekarstwo, to znaczy przestać pić alkohol. I to jest tak proste. Prostota jest taka, że jeżeli ktoś ma z alkoholem, to wystarczy, że przestanie pić i jego problem się skończy. I teraz to co powiedziałem w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o to narażenie ludzi na to, że są narażeni na bycie alkoholikami, czy są alkoholikami do końca życia. W większości przypadków ludzie, którzy próbują przestać pić, bo muszą, robią wszystko, żeby o tym nie myśleć, a w rzeczywistości chcą się napić. Oczywiście z biegiem czasu, jak minie 5-10 lat, to te mechanizmy gasną, ale i tak czują się niekomfortowo w towarzystwie innych pijących. Natomiast jeżeli poukładamy sobie pewne rzeczy w głowie, to okazuje się, że picie alkoholu nic nie daje. W związku z tym to nie jest żadne poświęcenie rzucić picia. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak nawrót choroby, ponieważ możemy przestać pić z dnia na dzień na przykład, zmienić swoje życie i do tego nie wracać. Abstrakcyjne. Natomiast każdego dnia tysiące ludzi na całym świecie, stosując różne metody, zmienia swoje życie. Ludzie stają się biegaczami, ludzie stają się niepijącymi, ludzie rzucają narkotyki. I to jest łatwe w momencie, kiedy sobie poukładamy w głowie, że nie dokonujemy poświęcenia. Jest trudne, jeżeli chcemy się napić, ale nam nie wolno. Mało tego, społecznie jest tak, że normalnymi ludźmi są ci, którzy piją normalnie, w związku z tym ci, którzy muszą przestać pić, są przekonywani o tym, że niestety, ale do końca życia nie będziecie mogli pić normalnie. I to poczucie straty zaczyna rosnąć jak balon. A ty czemu przestałeś pić? Dlatego, że przez wiele lat piłem, bo bardzo lubiłem. Tak byłem przekonany do tego. Przekonywałem wszystkich dookoła. Piłem ze znajomymi. Spędzaliśmy tak naprawdę większość imprez na tym, żeby pić alkohol. Ponieważ miałem możliwość do tego, żeby pić częściej, piłem częściej i doszedłem do takiego momentu, w którym stwierdziłem, że chciałbym przestać pić. Może żona najpierw mi zaproponowała, żebym przestał to robić, okazało się, że to było trudne dla mnie. I tu nie chodzi o trudność przestać pić 1-2 dni. Chodzi o to, że ja przestałem pić i cierpiałem, to znaczy chciałem się napić. I czy to był miesiąc przerwy, czy pół roku przerwy, gdzieś tam w głowie pojawiała się myśl, że w sumie to z przyjemnością bym się napił. I w którymś momencie doszedłem do etapu, że bardzo źle się czułem pijąc i bardzo źle się czułem nie pijąc. Trochę siedziałem na płocie i musiałem znaleźć rozwiązanie tego. Próbowałem wielu rzeczy, wiele lat próbowałem znaleźć rozwiązanie na ten problem. Dopiero pomogła mi to metoda Easy Way i dzięki temu, 7 lat temu, po prostu przestałem pić z dnia na dzień. Zostałem osobą niepijącą. Alkohol funkcjonuje, słowo alkohol odmieniam przez wszystkie przypadki każdego dnia, rozmawiam o tym alkoholu codziennie, nawet wcześniej przed nagraniem, żeśmy rozmawiali przez dobre kilka minut na temat alkoholu, tylko zawsze jest kwestia, co myślimy o alkoholu, a nie jak o nim myślimy. To znaczy, można to bardzo łatwo odnieść do wegetarian i postanowieniem, że ktoś nie je mięsa, że nawet w ogóle ten sam program chyba, to znaczy ta sama rzecz jest, tam się rozgrywa, bo ktoś, kto przestaje jeść mięso, nagle dostaje parówki wegańskie, tak? Czyli dostaje produkt, który ma zastąpić produkt mięsny, który de facto imituje produkt mięsny, tak jak piwo bezalkoholowe. A okazuje się, że moja córka jest wegetarianką, nie musi jeść parówek. Ona po prostu sobie je produkty, które są, w których nie ma mięsa. No i nie ma poczucia straty, że nie może mieć mięsa. Mięso jej nie smakuje, nie lubi. I nie ma poczucia straty. Nie? Gotuje wszystko inne, tylko nie mięso. Osoby, które przestają pić alkohol, mogą pić wszystko, tylko nie alkohol. Zresztą, statystycznie
bardzo duży procent ludzi nie pije, bądź pije bardzo rzadko. Bardzo dużo kobiet nie pije alkoholu. Muszą się tłumaczyć przez całe życie, tak jak ty, że tego nie robią. Czy masz poczucie straty? Nie. Czy musisz wstawać rano? Ale zobacz, czy musisz wstawać rano i mówić, oj, żebym się dzisiaj nie napiła? Nie. Powiem tak, właśnie, bo nie wiem, czy ludzie oglądali pierwszy odcinek z twoim udziałem, do czego zachęcam. Tak, ja powtarzałam, że ja do 22 albo 3 roku życia w ogóle nie piłam alkoholu, ale mimo tego w towarzystwie musiałam się zawsze tłumaczyć, że nie, moja rodzina nie ma problemu z alkoholem, po prostu to jest moja decyzja, tak sobie postanowiłam. No i to jest właśnie duże takie ze strony społeczeństwa presja. Bardzo duża. Do tego jeszcze mamy wiele stereotypów dotyczących alkoholu, na przykład, że pokazujesz po alkoholu swoje prawdziwe ja. To jest mit. Człowiek po alkoholu i przed alkoholem to są dwie inne osobowości. Po alkoholu jesteśmy odurzeni. Robimy rzeczy, które by nam w życiu nie przyszły po tym, jak jesteśmy trzeźwi. Co z kolei znowu utwierdza takie przekonanie, czyli wywiera na ciebie presję. Napij się, będziesz zabawniejsza, wyjdziesz prawdziwa ty. Prawda? Tak. Czyli wmawianie to, żebyś to jednak zrobiła. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym nie wspominałem, a który jest bardzo istotny. Osoby, które mają problem z alkoholem, wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do tego, żeby mogły się napić. To z kolei powoduje, że jeżeli w ich towarzystwie pojawia się niepijący, to mają z tym problem. Dlatego dużo lepiej jest dla tych osób namówić tą osobę, żeby napiła się alkoholu, no bo wtedy jesteśmy tacy sami. Bo często współmałżonkowie mówią, no zobacz, popatrz tutaj na kolegę czy na koleżankę, potrafi świetnie się bawić bez alkoholu. I wtedy to już nam pod żebra zaczyna wchodzić. Przestajemy się z tymi ludźmi na ogół spotykać, bo chcemy rzucić, ale nie możemy. Chcielibyśmy się bawić, ale już nie potrafimy. Wszyscy potrafiliśmy się do 15 roku życia świetnie bawić. Są ludzie introwertyczni i ekstrawertyczni, oczywiście. Są ludzie wycofani, są ludzie, którzy chcą być na pierwszych stronach gazet. Natomiast to nie zmienia faktu, że alkohol tego nie ułatwia, on tylko odurza. Co powoduje, że robimy rzeczy, których często się później wstydzimy. Ale wcale nie pokazuje prawdziwego ja. W twoim wypadku trochę żona, tak jak wspomniałeś, tak, namówiła cię, żebyś zostawił alkohol. Jak właśnie powinny osoby, współmałżonkowie postępować, dzieci, czy na przykład przyjaciel, który widzi, że dana osoba ma problem z alkoholem, w jaki sposób może pomóc? No na pewno trzeba podkreślać zawsze, że to, że widzimy problem alkoholowy u drugiej osoby, to nie wynika z nienawiści, tylko z troski. Niestety najczęstszym błędem, który jest popełniany, to to, że się mówi takiej osobie, przestań pić, zobacz, jak to cię niszczy. I jeżeli ta osoba próbuje przestać pić, o czym nie może komunikować, no bo ciężko jest się przyznać do swoich błędów, i jej się nie udaje przestać pić, zalicza kolejne porażki, to osoby, które nakłaniają tą osobę do przestania picia, biorą to przeciwko sobie. To znaczy, kochanie, rzuć picie, nie możesz, nie kochasz mnie, tak? I biorą to przeciwko sobie. I presja wzrasta. Naciskają coraz bardziej na tą drugą osobę. Ta druga osoba może się starać bądź nie. To już jest jakby inny element. Na ogół dużo ludzi próbuje przynajmniej podjąć walkę i się znowu nie udaje. Czyli dochodzi do tego, że zdają sobie sprawę, że mają problem. No i teraz tak, żeby rozwiązać problem alkoholowy w Polsce, to mamy dwa wyjścia. Możemy pójść na prywatną terapię zamkniętą, bądź otwartą terapię zamkniętą, prywatną bądź państwową, możemy pójść na spotkania cotygodniowe, możemy pójść do ośrodka zamkniętego, możemy tam być zamknięci przez ileś tam tygodni. Te metody pomagają, ja nie mówię, fantastycznie. Natomiast perspektywa, żeby rozwiązać problem i wzięcie skierowania od lekarza, gdzie jest napisana choroba alkoholowa, skierowanie do ośrodka zamkniętego na 6 tygodni, to jest tak ciężki kaliber dla większości osób, że one do samego końca będą próbowały walczyć, żeby się do tego nie przyznać. Tylko niestety najbliżsi tego nie widzą. Nie widzą tej codziennej walki, tego poddawania się, tego wstawania, tych obietnic. Gdyby ci ludzie zapisywali obietnice, kiedy przestanę pić na ścianie swojego mieszkania, to te ściany byłyby wytapetowane napisami, to będzie dzisiaj. To naprawdę jest wielka walka i w tym cierpieniu ci ludzie tego nie widzą. I to jest dla nich najtrudniejsze. Najbliżsi robią to z miłości. I dobrze jest, żeby byli w tym razem. A najlepiej, żeby osoba, która ma problem z alkoholem, która jest uzależniona od alkoholu, dostała przestrzeń od współmałżonka, od partnera, rodziny, brata, żeby o tym porozmawiać i móc się do tego przyznać i nie być ocenionym. I wtedy można szukać rozwiązania. Ale ta gra, kiedy obwiniamy drugą osobę, że zobacz, Misiek, stracisz pracę, coś się wydarzy, przestań to robić,
to ona rzadko kiedy przyniesie dobry efekt, dlatego że te osoby naprawdę próbują coś zrobić, tylko boją się do tego przyznać. Bo wtedy przyznają się do tego, znowu wracamy do systemu wartości wyniesionego ze szkoły, do porażki. No a nikt nie chce ponosić porażki, jeszcze codziennie, tak? Każdy pijący chce rzucić jutro, a dzisiaj chce się napić. Zawsze jest to mechanizm tej paniki, czyli poczucie straty, że ktoś chce zabrać alkohol do końca życia. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale osoby, które sporadycznie piją, niekomfortowo się czują, kiedy rzucą alkohol na całe życie, kiedy miałyby rzucić alkohol na całe życie, no to osoby, które mają problem, czują się 100 razy bardziej niekomfortowo, kiedy ktoś im mówi, mają rzucić picie, dlatego że alkohol jest dla nich taki ważny. On jest tylko dlatego taki ważny, ponieważ jakby jest rozgrywany w perspektywie uzależnienia od niego. Maćku, to jak jest już decyzja takiej osoby, chce przestać pić, w jaki sposób ty pracujesz ze swoim klientem, pacjentem? Ja pracuję w ten sposób, że prowadzę zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe. Trwają takie zajęcia 7 godzin. I tak naprawdę to są zajęcia polegające na tym, że odkręcamy to całe pranie mózgu, które zostało nam wtłoczone od dziecka zupełnie nieświadomie, że alkohol jest nam niezbędny do życia, że przynosi jakieś niesamowite zyski i że będziemy mieli ogromne poczucie straty, jak go odstawimy. Odkręcenie tych wszystkich przekonań powoduje, że osoby, które rzucają picie z dnia na dzień, bo to się odbywa z dnia na dzień, czyli osoba, z którą pracuję, podejmuje decyzję, że przestaje pić i przestaje pić, wstaje następnego dnia i jest przeszczęśliwa, ponieważ nie dokonała żadnego poświęcenia i może zacząć układać sobie życie od początku. Więc to głównie polega na odkodowaniu tych przekonań i staje się szczęśliwą osobą niepijącą, a nie abstynentem, który chce się napić. Ja często powtarzam, że osoby, które się konfrontują z problemem i chcą rzucić picie, tak naprawdę chcą się napić, tylko już im nie wolno. A my tu mówimy o sytuacji, kiedy tak jak ty podjęłaś świadomą decyzję i jesteś szczęśliwa z tej decyzji. I to się da zrobić. Paradoksalnie, im ktoś ma większy problem, tym łatwiej jest to z nim zrobić, dlatego że straty są takie ogromne. Osoby, które piją raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu kieliszek wina, będą mniej skłonne do rzucenia wina niż ludzie, którzy stracili rodzinę, pijąc codziennie butelkę wódki. Niektóre osoby mogą sobie pomyśleć, na przykład, mój tata jest już w takiej chorobie alkoholowej, że on na pewno nie rzuci. On już tyle razy próbował, jemu się nie uda. Czy ty to jakby obalisz i dasz pocieszenie takiej osobie, że tak, to się da, każdy rzuci? Każdy może rzucić picie w każdym momencie swojego życia. I nie ukrywam, że mówienie komuś, że się nie da, daje mu jakby alibi do tego, żeby pić. Powiedzenie komuś, że jest chory na śmiertelną chorobę, w związku z tym będzie musiał pić do końca życia, czy pije destrukcyjnie do końca życia, powoduje, że ten ktoś ma trudność w podjęciu decyzji, że w ogóle coś chce z tym zrobić. Każdy może rzucić picie. To jest tak proste. Każdy może rzucić palenie, bo to jest proste. Każdy może rzucić uzależnienie od narkotyków. Każdy może każdego dnia zmienić swoje życie, to jest tylko kwestia poukładania sobie pewnych rzeczy w głowie. To zawsze jest kwestia nas. Jeżeli podejmujemy decyzję, że chcemy mieć dziecko, pomijając aspekt, że się o nie staramy, to podjęliśmy decyzję, że chcemy je mieć. To, że zeszło nam 4 lata do tego momentu, nie? Ale teraz jesteś rodzicem, teraz jesteś mamą, tak? Nie byłaś mamą, podjęłaś decyzję, jesteś mamą i się czujesz w tym komfortowo. Jeżeli ktoś chce walczyć, To na pewno jest tak, że dużo lepiej jest tej osobie z miłością starać się powiedzieć, żeby próbowała walczyć o swoje własne życie, żeby dziadek był jeszcze dziadkiem, bez wmawiania czy wywoływania poczucia winy, bo to, co często robimy, to popatrz, on tak i tak, porównujemy do kogoś. Osoby uzależnione od alkoholu są tak bardzo samotne, że czasami to są latarnie tych osób, które przychodzą i są w stanie im dać zrozumienie. Więc bądźmy wyrozumiali dla tych osób i pozwólmy im uwierzyć, że można rzucić picie. Namówmy je, żeby podjęły tę decyzję i ilekroć upadną, podnośmy ich. Ja nie mówię o skrajnych sytuacjach, kiedy mamy przemoc w domu, kiedy mamy momenty, kiedy ktoś nie chce rzucić picia. I nie mówię o tym, że osoby, które są z taką osobą, muszą trwać tam na śmierć i życie. Oczywiście, że nie. Chodzi mi o sytuację, kiedy
na tyle jest bliska relacja z drugą osobą, że widzimy, że możemy w jakiś sposób dotrzeć. Warto do tego docierać. Jest takie powiedzenie chyba Marka Twaina, który powiedział: łatwiej jest oszukać ludzi, niż przekonać ich, że zostali oszukani. I z alkoholem jest dokładnie tak samo. To jest oszustwo, że jest nam to potrzebne. Dlatego tak trudno nam jest się przekonać, że ktoś nas oszukiwał przez 30 lat. Wspierajmy tych ludzi, dlatego że uczymy się tylko przez porażki. Bywa tak, że osoby, z którymi pracuję, wracają do picia. Tylko to już nie jest taki powrót do picia, do ciągów. Czasem może i się zdarzają ciągi, ale każdemu klientowi, z którym pracuję, mówię: cudownie, że zadzwoniłeś do mnie, ponieważ się napiłeś, dlatego że teraz wiesz, że to ci nic nie dało, w związku z tym możemy pracować dalej. Najbliżsi w tym samym momencie mogą powiedzieć: o, miałeś nie pić, a zacząłeś pić. Nie, cudownie, że zwróciłeś się znowu po pomoc, to znaczy podniosłeś się, idziesz dalej i pracujemy do skutku. Jedyne osoby, którym nie jesteśmy w stanie pomóc, to takie, które nie chcą, żeby im pomóc. A reszta może przestać pić z dnia na dzień. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.